Panie, zanim przejdziemy do słuchania Bożego Słowa, co za religijny język, my słuchamy Bożego Słowa już z samego początku i w uwielbieniu, i w pieśniach, amen. Ale zanim przejdziemy do kazania albo Bożego Słowa przekazanego nam przez Mirka, jeszcze jest jedna prezentacja Piotra. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i powiem Wam, że jestem bardzo wzruszony w ogóle tym kempem całym i Bóg tak bardzo do mnie przemawia, wierzę, że i do Was również, poprzez słowo, poprzez pieśni, poprzez usługę naszych gości. To jest chyba najlepszy mój kemp, w którym uczestniczyłem, jeśli mogę tak powiedzieć. Ja byłem na wielu z nich i jestem wdzięczny Bogu, że także w tym roku dał mi tę możliwość, abym mógł służyć. Ale tak jak Mirek wspomniał wcześniej, że przygotowuje wstęp dla mnie, właściwie nie dla mnie, dlatego że od pewnego czasu większość z nas, albo wszyscy może, słyszymy o tragicznych wieściach z Ukrainy. I tak zadałem sobie w tym tygodniu pytanie, dlaczego ja myślę o Ukrainie, jestem Polakiem, nigdy nie miałem żadnych związków z Ukrainą, ani żadnych krewnych, ani nikogo. Ale Bóg przez Ducha Świętego dotyka się naszych serc. I przez jakieś dwa tygodnie temu Bóg dotknął się również naszego brata Maxa. Chodź, Maxu, do przodu, również Ciebie przedstawię. I chcemy coś zrobić. Wiecie, rozpoczęliśmy służbę taką, działalność Pomoc dla Ukrainy. Tam wystawiłem na stole informacje, broszury, informacje, dlatego że dotarliśmy poprzez, właściwie myślę, że przez Ducha Świętego, On pokierował Maxem i mną i naszym zborem. Nawiązaliśmy kontakt ze zborem w miejscowości Berdiańsk, która jest na samym południu Ukrainy, nad Morzem Azowskim, w odległości około 100 km od Doniecka. Pastor, który jest pastorem tego zboru, okazuje się, że jest Polakiem z Lublina. Pastor Artur tam prowadzi ten zbór od kilku lat i w tym roku jedna rodzina zadzwoniła do niego z Doniecka: słuchaj, czy możemy przyjechać do ciebie, jest nam bardzo ciężko, bomby atakują i tak dalej. On mówi: przyjedźcie. Oni przyjechali, sprowadzili swoją rodzinę, tamci sprowadzili swoich znajomych. W krótkim czasie zrobiło się 150 osób. On nie ma takiego domu, żeby 150 osób zgromadzić w swoim domu i zaczął szukać możliwości, gdzie tych ludzi umieścić. I znalazł taki stary, nieużywany, już nieużytkowany, poniszczony, w fatalnym stanie ośrodek dawny młodzieżowy, Pionier Lager, i umieścił tam tych ludzi. To są warunki spartańskie, okropne warunki, ale właśnie Max nawiązał z nim kontakt i zaczęliśmy z nim rozmawiać. Przekazał nam zdjęcia, powiedział nam: słuchajcie, jesteśmy wdzięczni Bogu, że Was poruszył. I poprzez tą rozmowę z nim, poprzez kontakty z nim, Bóg również nas pobudził, abyśmy nie tylko słyszeli o tym, ale byśmy coś zrobili. Ja chciałbym, żeby Max, który w naszym zborze jest od roku czasu, nawrócił się w niesamowitych warunkach. Słuchajcie, jest on fire for God. Służy Bogu i kocha Boga. I chciałbym, żeby Max powiedział, w jaki sposób to się wszystko rozpoczęło. No, witam Was serdecznie. Tak krótko sobie, dokładnie rok temu o tej porze wychodziłem z aresztu, gdzie się nawróciłem, gdzie Pan przemówił do mnie, gdzie straciłem już wszystko. Straciłem rodzinę, straciłem biznes, wszystko co miałem, wszystkie ludzkie rzeczy, a dowiedziałem się, że jest ktoś, kto mnie kocha. Ktoś mi powiedział, że mnie kocha i jest dla mnie. I wychodziłem wtedy właśnie, dokładnie rok temu przygotowałem się, gdy wychodziłem z więzienia, czytałem Ewangelię Łukasza i było napisane tam: szukajcie, a znajdziecie. I nie wiedziałem, co znajdę. I wiecie co? Na następny dzień znalazłem zbór zielonoświątkowy. Znalazłem ludzi, którzy mi pomogli. Znalazłem moich braci z Detroit, którym dziękuję za to, że tu jestem. Dziękuję Wam serdecznie. Jest to wspaniały czas dla mnie. I zacząłem szukać Boga, nawet nazwałem taką stronę internetową Droga do Boga. Poznałem wielu ludzi, nawet wielu ludzi, którzy są na tym kempie. Poznałem tutaj Henka, który czytał mój blog, chodził i rozmawialiśmy już na ten temat. Jakie to jest wspaniałe, jak Duch Święty wspaniale działa. I wiecie co, tak zacząłem sobie myśleć, gdzie jest ta moja droga? Co mi Bóg pokaże, co ja mam w tej chwili zrobić jako nawrócony chrześcijanin? Zacząłem się modlić, zacząłem się gorąco modlić, żeby Pan wskazał mi drogę. I parę miesięcy temu zacząłem się modlić o wskazanie drogi. Miałem taki sen, wizję. Nie wiem dokładnie, co to było. Jeszcze było to w sobotę.
Widziałem to przed swoimi oczami, nie mogłem sobie, jeszcze nie wiedziałem, co to jest dokładnie. Na następny dzień byliśmy po raz pierwszy, byłem w zborze zielonoświątkowym w Assembly of God, w innej miejscowości, gdzie pomagałem przy kręceniu wideo. Podeszła do mnie kobieta, z tyłu stanęła, nie wiedziałem jeszcze, że był to prorok i powiedziała mi dokładnie to, co widziałem dzień wcześniej w tej mojej wizji. Co to było i poszła dalej, zaczęła mi to tłumaczyć. Jeszcze wtedy też za bardzo nie rozumiałem, bo jeszcze tej wojny nie było. Ja już tą wojnę widziałem, widziałem tą miejscowość, wiedziałem, gdzie będę, co się stanie i jak to będzie w ogóle wyglądać. Już o tym wiedziałem, zanim jeszcze zaczął się ten konflikt zbrojny. I wiecie tak, parę tygodni temu już zacząłem się modlić, żeby wiedzieć, co mam robić. Wiem, że Pan wskazał mi drogę, pokazał mi w drugiej księdze Samuela, że jest napisane, że Pan będzie Cię wspomagał we wszystkim, co będziesz robił, ale ja już nie chciałem wracać do tego świata, chciałem robić co innego, nie chciałem już, żebym miał ten swój biznes, czy piękny dom, czy piękne samochody, nie chciałem coś innego. Modliłem się, Panie, wskaż mi tą drogę, otwórz jakieś drzwi dla mnie, pokaż mi, pokazałeś mi, co się będzie działo, ale potrzebuję tego konkretu, co mam robić. I wiecie, w tym samym czasie ja tutaj w Detroit, a tutaj gdzieś na drugim końcu świata, nad Morzem Azowskim, w Bedrańsku, modli się polski misjonarz, właśnie tak Piotr wspomniał, który prosi o pomoc. I wiecie co, w sposób, tylko Bóg wie, jak to się stało. Na drugi dzień nawiązujemy z sobą kontakt. Nawiązujemy się z sobą kontakt i właśnie tak zaczyna się nasza misja. I mam nadzieję, że Bóg mi pomoże. Wiem teraz dokładnie, widzę to, co się tam dzieje, to co widziałem, to jest dokładnie to, co się będzie działo. I wiem, że ruszę niedługo z konwojem. Mam nadzieję, że... Znaczy nie mam... Wiem, że Bóg będzie otaczał nas swoją tarczą i dotrzemy tam z pomocą do ludzi. Wiemy, że nam się nic nie stanie. Nie cofniemy się przed niczym, bo Pan jest z nami. Chwała Panu za to. Dziękuję. Chwała Panu. Bóg jest wielki. Chwała Panu. Chwała. Chcę Wam powiedzieć tylko jeszcze króciutko na koniec. Jak chcemy technicznie to zorganizować. Założyliśmy fundację w Detroit, Polish Christian Ministries, i te pieniądze przesłać przelewem do Polski, do Lublina, również na konto tej samej fundacji. Tam zostanie zakupione produkty, załadowane, Max pojedzie do Polski, załadowane zostaną to na ciężarówki i pojadą do Berdiańska, 1450 km w drogę do Berdiańska. Po drodze będą mijać tereny walk, które w tej chwili są zupełnie obok. Także módlmy się też o Bożą ochronę dla nich, o Boże kierownictwo. Docieramy do wielu środowisk ukraińskich i polskich. Wiecie, zainspirowało mnie to, że w latach 80., gdy my, Polacy, w Polsce mieliśmy ogromne potrzeby, pamiętacie, w sklepach nic nie było. Mieliśmy pieniądze z pracy w zakładach, ale w sklepach nie mogliśmy nic kupić, bo nic nie było. Pamiętacie to, prawda? I wtedy właśnie kraje zachodnie, Niemcy, Szwajcaria, Anglia, Ameryka, wiele krajów zachodnich przysyłało nam, ja dostawałem do domu, ja nie byłem wyjątkiem, ale większość z nas dostawała do domu paczki, które musieliśmy odebrać na poczcie, bo poczta nie była w stanie przesyłać do domu. W zborach dostawaliśmy ogromne ilości ciuchów, ubrań, jedzenia. I dzisiaj myślę, że jest czas, żebyśmy to samo zrobili dla Ukrainy. Dlatego jest tam taka broszura, pomoc humanitarna, ale... Zapamiętajcie, zapiszcie sobie stronę naszą na e-mailu proiukra, to jest projekt Ukraina, proiukra@gmail.com. Możecie również na stronę Maxa, ten blog, wejść i jego blog jest drogadoboga.com. I on tam będzie te wszystkie materiały miał, informacje. I chcemy jak najprędzej zebrać te pieniądze. Nawet nie wiedziałem, że w Polsce Kościół Świątkowy zebrał tyle pieniędzy. My chcemy również to zrobić, aby Bóg mógł docierać do ludzi, nie tylko do wierzących, ale do ludzi, aby przekazać świadectwo. Także ktokolwiek by chciał, poruszony jest, prześlijcie tam te pieniążki swoje, albo skontaktujcie się z nami, wyślemy Wam informacje, zdjęcia, jakiekolwiek wiadomości o tym, co robimy, jak chcemy dotrzeć i co później już zrobimy, w jaki sposób to zostało dotarte. Dziękuję Wam bardzo, niech Was Bóg błogosławi. Braty i ta sestry, ja syn kozackiego roda, mój dzid był Ukrainiec, батько родився в Рівному, да? Ну, бабушка була краковянка, а я родився в Сопоті. Так же знаєте, а мій від сторони матері, бабушка була австріячка, а дід був
Białoruś. No ja rodzился w Sopocie w Gdańsku, 20 minut pieszką od morza. Także znajecie. To nie ważne, gdzie my rodzilis, ale ważne, gdzie my pójdziemy. Także sława Bogu za wsio, niech Bóg wam da siły. Poszli dla was, jak wy tam będziecie walczyć. No, z Bogiem jeszcze raz niech Bóg błogosławi. Blagodarzenie dla was.